Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dzisiaj zapraszam Was na moje pierwsze Q&A. Zadaliście naprawdę sporo pytań pod moim filmem z moją perfumową historią. No a jak wiadomo, skoro są questions, to muszą być answers. Także no, postaram się na te pytania jak najlepiej odpowiedzieć. Jeszcze zanim zacznę, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do mojej perfumowej grupy na Facebooku. Wpadajcie także na mojego Instagrama bartekw.perfumy. No, zapraszam Was także do subskrypcji mojego kanału, ponieważ w najbliższym czasie pojawi się naprawdę kilka bardzo fajnych filmów, chociażby porównanie Bleu de Chanel EDP, EDT, a także Bleu de Chanel Parfum. Wszystko to dzięki partnerowi mojego kanału, czyli sklepowi zapachniści.pl, który oferuje odlewki oryginalnych perfum. No i mi właśnie odlewki tych wszystkich wersji Bleu de Chanel wysłał, dzięki czemu będę mógł je dla Was sprawdzić, zrecenzować. Także w najbliższym czasie podzielę się z Wami właśnie moją opinią na temat tych trzech wersji. A teraz już przechodzimy do pytań. Pytanie numer 1. Czy wypada zapytać nieznajomą osobę, czym pachnie? Tak. Tak. Znaczy, to jest najprostsza odpowiedź na to pytanie, ale oczywiście wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli widzicie, że ktoś się spieszy, albo na przykład ktoś je, ja nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza, jak jem na przykład, no i wiele osób też tak ma, no po prostu wtedy nie do końca wypada pytać, nie do końca wypada przeszkadzać komuś. Jeżeli widzicie, że ktoś coś robi, coś go zajmuje po prostu, no to wtedy być może lepiej nie przeszkadzać. Ale jeżeli widzicie, że ktoś, nie wiem, na przykład wybiera sobie książki gdzieś w sklepie, tak, czy przechadza się gdzieś leniwie, no to wtedy jak najbardziej można o to zapytać, nawet jest to fajne. Dla większości osób nie powinien być to problem, a właśnie w większości przypadków to powinno nawet zostać odebrane. Będzie to odebrane jako coś pozytywnego, jako komplement. Także jak najbardziej wypada, tylko po prostu zależy to od sytuacji. Pytanie numer 2. Czy wypada powiedzieć, że nie podobają mi się perfumy, które dostałam w prezencie? Jak wytłumaczyć, dlaczego ich nie używam? To znaczy, najlepiej w ogóle o tym nie mówić, jeżeli się da. Oczywiście nie zawsze się da, natomiast jeżeli się da nie mówić tego, no to najlepiej tego nie mówić. Ale oczywiście czasem są takie sytuacje, że mieszkamy z kimś, kto nas obdarował, no i ciężko, żeby ten ktoś nie zauważył tego. Zwłaszcza jeżeli ta osoba się nas pyta, czemu danej rzeczy nie używamy. No i tutaj pojawiają się schody i ja osobiście uważam, że nie do końca jest to pytanie do mnie, bardziej od jakichś ekspertów od Savoir Vivre'u, także ja bym to pytanie najchętniej właśnie przekierował do takiej osoby jakiejś, ale jeżeli mnie pytacie, jak ja bym w takiej sytuacji postąpił, to na przykład w przypadku perfum postarałbym się przewąchać te perfumy i na przykład wyobrazić sobie sytuację, w której te perfumy byłyby dla mnie okej, do użycia. Często jest tak, że dane perfumy nie pasują do nas, nie pasują do naszego stylu, bo na przykład my mamy bardzo luźny styl, taki powiedzmy bluza, jeansy, taki miejski powiedzmy, czy po prostu luźny, a dostajemy perfumy bardzo eleganckie, no i ciężko wtedy, żebyśmy ich używali na co dzień. No ale w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że słuchaj, bardzo mi się te perfumy podobają, są bardzo eleganckie, także czekam tylko na okazję, żeby ich użyć i jeżeli taka okazja nastąpi, to na 100% ich użyję wtedy. No i to uważam jest całkiem spoko opcja. No i właśnie jeżeli dostaliście perfumy, które możecie użyć bez bicia powiedzmy w jakiejś sytuacji, no to właśnie ja bym w ten sposób to rozwiązał. No ale jeżeli dostajecie perfumy, które w ogóle wam się nie podobają, które w ogóle w żadnej sytuacji po prostu nie widzicie ich na sobie, no to trzeba powiedzieć prawdę. Nie polecam kłamać w takiej sytuacji, no bo kłamanie, mówienie nieprawdy tylko może pogorszyć tę sytuację w długim okresie czasu, no i po prostu powiedzieć, no sorki, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo fajnie, że się postarałeś, postarałaś, bardzo fajnie, że poświęciłeś czas, poświęciłaś na to, żeby mi te perfumy kupić, ale po prostu nie widzę ich na sobie, nie do końca do mnie pasują, no i tyle. No. Perfumy nie są bezpiecznym prezentem na pewno, na każdym perfumy pachną inaczej, każdy ma inny gust, każdy ma inny nos, no i ciężko jest wybrać w ciemno takie, które się komuś na pewno spodobają, więc no po prostu, no nie jest to bezpieczne wyjście, no i nie jest to powiedzmy dziwne, jeżeli komuś się te perfumy, które my mu kupiliśmy, czy jej nie podobają. Kolejne pytanie. Perfumy z Włoch, Francji, inne, który kraj czy region prezentuje najlepsze zapachy? Być może cię to zdziwi, ale ja w ogóle nie patrzę na kraj pochodzenia, jeżeli chodzi o perfumy. Natomiast gdybym miał się nad tym zastanawiać jakoś głębiej, to po prostu wybrałbym Francję prawdopodobnie.
No, mnóstwo jest znanych marek francuskich, mnóstwo marek modowych, parfum z Demarli, no naprawdę jest tego mnóstwo, ale jako taką ciekawostkę uważam, że warto przyjrzeć się perfumom arabskim. Bliski Wschód, właśnie ten świat arabski, no uważam, że całkiem nieźle sobie radzi. Od nawet nie kilku lat, nie kilkunastu lat, ale nawet już od kilkudziesięciu lat. Oczywiście ta tradycja perfumiarska, to znaczy nie chciałbym tutaj nic umniejszać, ponieważ no, perfumy się jednak głównie kojarzą z Francją jednak, ale ta tradycja perfumiarska właśnie w krajach arabskich no, też jest całkiem nieźle zakorzeniona. Rozwija się świetnie według mnie. Jest mnóstwo marek, które produkują naprawdę fantastyczne zapachy, chociażby Amouage z Omanu. Także warto się, uważam, przyjrzeć właśnie markom z tego regionu. Może zrobisz też filmy typu Ten for Life, jeden na każdy sezon. Zapachy, które chcę dołączyć do kolekcji, ale czekam na wypłatę albo wygraną w lotto. Być może kiedyś zrobię Ten for Life, ale to nie do końca są moje klimaty. Nie do końca czuję ten format. Ja wiem, że wiele osób go lubi, natomiast ja nie lubię ograniczania się w świecie perfum. Uważam, że w perfumach właśnie chodzi o to, żeby była ta różnorodność, żeby był wybór. W perfumach to jest fajne, że wchodzicie sobie do perfumerii i mimo, że znacie mnóstwo zapachów, to zawsze znajdzie się coś, czego nie znacie. Nawet jeżeli w danej perfumerii wszystko znacie, to w jakiejś innej nie wszystko zna się, a zaraz wyjdzie jakiś zapach nowy i jeszcze nowy i kolejny i kolejne i po prostu nie da się poznać wszystkiego i to jest fajne. I to odkrywanie to jest najfajniejszy aspekt perfum. I jeżeli miałbym się ograniczyć do 10 i zrobić o tym film, no nie do końca to czuję po prostu. Nie jest to do końca w moim stylu. A jeśli chodzi o perfumy, które bym kupił po wygranej w lotto, no to zależy jaka ta wygrana by była, ale jeżeli to byłaby główna wygrana, no to byłaby to propozycja od Tiziany Terenzi Casanova. To jest taki zapach, który mi się bardzo podoba, no ale jest bardzo, bardzo drogi. Czym się zajmujesz oprócz YouTube'a? Studiuję zaocznie marketing i pracuję. Właśnie teraz będę zaczynał nową pracę, także studia, praca. Dlatego też między innymi ostatnio nie nagrywałem tak dużo, ponieważ miałem sesję. Do tego teraz zaczynam nową pracę, także tego czasu nie mam wybitnie dużo. No ale jakoś tam to idzie. No także pamiętajcie, kiedy narzekacie, że mało nagrywam, to ja nie nagrywam mało dlatego, że mi się nie chce, tylko po prostu dlatego, że no cóż, każdy film wymaga czasu, każdy film wymaga researchu, przygotowania się, no a ja nie mam tego czasu znowu aż tak dużo. Mam nadzieję, że ta ilość, którą wam dostarczam i tak was będzie satysfakcjonować. Masz dziewczynę / chłopaka? To pytanie wiąże się trochę z innym pytaniem, które często dostaję. To znaczy, często mam wrażenie, że chłopak, który zajmuje się perfumami, jest od razu podejrzewany. Są takie podejrzenia, że on może nie być heteroseksualny. Ponieważ perfumy się bardziej jednak kojarzą, przynajmniej w Polsce, z kobietami. Zwłaszcza perfumy jako hobby, jako zainteresowanie. Natomiast tak, nie jestem homoseksualny, jestem heteroseksualny. Tak, mam dziewczynę i na pewno nie zamieniłbym jej nigdy na żadnego chłopaka. Jaki był twój pierwszy zapach? Jakie były twoje pierwsze poważne perfumy? Moje pierwsze poważne perfumy to był Boss Bottled, który kiedyś dostałem jako próbkę. Dostałem próbkę tego zapachu na turnieju piłkarskim. Ja kiedyś bardzo dużo trenowałem piłkę nożną i właśnie na jednym z turniejów w ramach nagrody właśnie dostałem również próbkę między innymi tego zapachu i spodobał mi się on bardzo i potem go po prostu dostałem już w pełnowymiarowym flakonie na jakąś okazję, czyli Boss Bottled po prostu. I dalej mi się ten zapach podoba, dalej go lubię, ale po prostu zbyt dużo czasu spędził na listach bestsellerów wszelkich perfumerii. No i jest zbyt popularny, nie używam go już, ale dalej go lubię. Czy często dostajesz komplementy za perfumy od obcych osób? Jeśli tak, to za jakie? Drugie pytanie, to czy dostałeś kiedyś antykomplement, a jeśli tak, to za jakie perfumy? Nigdy nie dostałem antykomplementu, natomiast komplementy czasem się zdarza, ale rzadko. Ogólnie mam wrażenie, że w polskiej kulturze nie do końca dobrze jest przyjmowane jakieś takie komplementowanie ludzi na ulicy.
takie mówienie, o masz fajną torebkę na przykład, o masz fajne buty, no czegoś takiego raczej się często w Polsce nie słyszy. Nie mówię, że to jest źle, bo to ma też swoje plusy, takie podejście, ale no generalnie po prostu tak jest. No i w związku z tym nie dostaję wielu komplementów, natomiast w poprzedniej pracy się zdarzyło, parę razy się zdarzyło na studiach, z tego co pamiętam. No i w jeszcze poprzedniej pracy też się zdarzyło. I był to tak, Mercedes Club Black, Lanoui de L'Homme od Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo F by Ferragamo Black, oczywiście też Dolce Gabbana The One, EDP, Issey Miyake Pulse of the Night. To też były perfumy, za które dostałem komplement przy okazji testowania ich do recenzji, właśnie, którą na kanale możecie znaleźć, też dostałem komplement. No i chyba mniej więcej tyle. Jeszcze być może coś się zdarzyło za L'Homme Ultime. No generalnie nie było tego jakoś super dużo. Pokaż swoją kolekcję zegarków, ulubiony zegarek, top 3. Moim zdecydowanie ulubionym zegarkiem jest zegarek marki Zeppelin, którego nazwę będziecie mieli w opisie, ponieważ nie chcę jej przekręcić. Jest to naprawdę super zegarek, strasznie mi się podoba. Jest to, można powiedzieć, taka perła w koronie, jeśli chodzi o moją kolekcję, która nie jest szczególnie wybitna. Ale tak, ten zegarek bardzo, bardzo mi się podoba i polecam. Musisz do końca życia używać dwóch perfum, które wybierasz. Byłaby to okropna rzeczywistość i tak jak mówiłem już w przypadku jednego z poprzednich pytań, ja w perfumach najbardziej lubię różnorodność. I jeżeli musiałbym się ograniczyć do dwóch, to byłbym nieszczęśliwy. I szczerze mówiąc, prawdopodobnie nie używałbym wtedy perfum w ogóle. Ale jeżeli musiałbym z jakiegoś powodu, absolutnie musiał się do dwóch ograniczyć i ich używać, to po prostu wybrałbym coś dość uniwersalnego. Jeden jakiś uniwersalny w miarę zapach jesienno-zimowy, coś w stylu Club Black od Mercedesa, jeden jakiś w miarę uniwersalny zapach wiosenno-letni, czyli prawdopodobnie coś w stylu Chanel Allure Sportowe Extreme, czyli taki po prostu mega, mega uniwersalny, świeży zapach, który się nada też, powiedzmy, wszędzie tam, gdzie Club Black się nie nada. Jak opisać zapach, żeby ktoś inny, czytając, oglądając ten opis, mógł go poczuć? Uważam, że najważniejsza jest tu gra emocjami czy skojarzeniami. Nie da się opisać danego zapachu, zwłaszcza takiego, którego ktoś nigdy nie czuł, tak żeby ktoś go poczuł w głowie. Jest to niemożliwe, ale można wywołać pewne skojarzenia, można przybliżyć pewien klimat. I przy tym uważam, że bardzo nietrafione jest, tak jak w niektórych recenzjach, opisywanie zapachu niczym smartfona, poprzez wymienianie jakichś tam jego właściwości, jakiejś specyfikacji technicznej. Czyli, nie wiem, tak jak w smartfonie macie, no tutaj ma 4 giga RAM-u, taki wyświetlacz, tyle i tyle rozdzielczości, to coś jeszcze mówi. Ale w przypadku perfum, mówienie na przykład, no tutaj nuty głowy to jest to i to, nuty serca to i to, to nie ma znaczenia. To się nie przekłada na to, jak finalnie dane perfumy pachną. Ja wiem, że zapach się składa z nut, ale dwa zapachy teoretycznie, które mają bardzo podobne nuty, mogą pachnieć zupełnie inaczej. Są też takie nuty, które są niewyczuwalne albo minimalnie wyczuwalne. No i w związku z tym takie recenzje nie do końca mi się podobają, no bo jeśli powiem na przykład lekko zadymiona, ciężka słodkość, no to nie wymieniłem w tym momencie ani jednej nuty zapachowej, ale wy wiecie mniej więcej, jaki ja mam klimat na myśli. Wy sobie możecie mniej więcej wyobrazić, jak te perfumy mogą pachnieć, mimo braku wymienienia jakiejkolwiek nuty. No i nuty tutaj mogą pełnić rolę pomocniczą, czyli już tak doprecyzowując. Mogę powiedzieć, że tam są nuty wanilii, trochę jakiegoś zadymionego drewienka, no i w tym momencie bardziej w to wchodzicie. Ale uważam, że podstawą jest właśnie nie tyle wymienianie nut, co wymienianie skojarzeń, klimatu. To jest bardzo ważne. Jeżeli powiem jasna świeżość, jeżeli powiem zabawowa słodkość, same te przymiotniki już powodują, że wy wiecie, że dane perfumy albo są w waszym klimacie, albo nie są. W mojej opinii jak najwięcej porównań, jak najwięcej skojarzeń, jak najwięcej takich właśnie trochę abstrakcyjnych nawet przymiotników, typu na przykład no właśnie zabawowy vibe, tak? No to jest, ja to dosyć często używam, bo mi się takie określenie podoba, ono nam już od razu nakreśla klimat danych perfum, no i jest dość abstrakcyjne właśnie w stosunku do zapachu. Twój ulubiony zapach i ten, którego nie cierpisz. Bardzo lubię wąchać słodkie zapachy, jeżeli mówimy o takich zapachach typowo do wąchania, a nie do końca do noszenia,
to bardzo lubię wąchać Al Contrario od Tiziany Terenzi. Natomiast jeżeli chodzi o takie zapachy do noszenia, to bardzo mi się podoba Club Black od Mercedesa. Natomiast jeżeli chodzi o perfumy, których najbardziej nie lubię, to byłby to Grey Flannel od Jeffreya Beana. Są to takie perfumy, których próbkę zamówiłem na początku mojej przygody z perfumami. No i kompletnie mi nie podeszła. No być może są perfumy gorsze od tych, być może są perfumy gorsze jakościowo, gorsze pod wieloma innymi względami, ale te akurat mi się najbardziej wbiły w pamięć, ponieważ były to jedne z pierwszych, które tak naprawdę mi się nie spodobały. No także po prostu muszę je tutaj wymienić. Jakie kanały modowe, perfumowe na YouTubie obserwujesz? Jeżeli chodzi o kanały modowe, to oglądam takie kanały jak Alex Costa, jak One Dapper Street, jak Teaching Men's Fashion. Tak, te trzy chyba najbardziej, najczęściej oglądam. A jeżeli chodzi o perfumy, jeżeli chodzi o kanały perfumowe, to oczywiście Jeremy Nadal, też się zdarza Demi Rowling, zdarza się Justin Copeland. Mam nadzieję, że dobrze tutaj jego imię wymówiłem, bo nie jestem pewien. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie do tych kanałów, które wymieniam. Ale na ten moment moim ulubionym kanałem o perfumach jest Jens Sense. No i tym samym odpowiedziałem już na wszystkie pytania. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za to, że oglądaliście. No i też zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Tutaj już powiedzmy, no jeżeli się uzbiera odpowiednia ilość, to nagram po prostu odpowiedź. Jeżeli się uzbiera odpowiednia ilość naprawdę fajnych pytań, to nagram film. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was także do mojej perfumowej grupy na Facebooku oraz na mojego Instagrama bartekw.perfumy. Dzięki, do następnego filmu. Cześć!